Kujemy te błędy. O! Wycinamy, moi mili. Po prostu ciężko to idzie, bo to jest twarde. O! Udało się, dobra. No i cóż, jak to wygląda, zobaczmy. I tam jeszcze jedna kandydatka do odcięcia z tyłu. Tu troszkę szkoda, bo niby ładne, ale jak to mówią, chytry dwa razy traci, zobaczcie. Tak, tutaj te gałęzie się nakładają. Ja po prostu je tą skrócę, gałąź, aż tutaj. Tak. I troszkę skrócę tutaj tego, o, to wytnę jedną część. Ten jednoroczny przyrost wytnę, bo i tak tam by się ugięła ta gałąź po prostu. O. W ten sposób. Czy tu jest za gęsto? Troszkę jeszcze za gęsto. Troszkę za gęsto. O, troszkę tutaj. O, w ten sposób trzeba było zrobić. Dobrze. O, co tu jeszcze nam się nie podoba? Tu gałązka łamana, więc ja myślę, że ją pomogę jej. O, w ten sposób. Czy to już jest dobrze? Czy operator tu jeszcze coś widzi do poprawy? O, tu gałąź myślę zagęszcza niepotrzebnie zupełnie. O. O, takie malutkie też ucinajmy, bo potem z tych małych są po prostu mniejsze brzoskwinie i nie potrzeba nam aż ich tak dużo. Tutaj, tutaj, o zobaczcie. O, spokojnie, tyle tutaj. Jeżeli jest za dużo gałęzi, po prostu redukujemy. O, w ten sposób. Do środka rosnące redukujemy, dobrze. Moi mili, tak to mniej więcej wygląda. Potem te oczywiście gałęzie uprzątnę. I co jest jeszcze ważne przy cięciu brzoskwiń? Jest to drzewo pestkowe, więc trzeba zabezpieczyć te rany, które tutaj właśnie powstały, szczególnie te grubsze. Ja to właśnie teraz będę już robił. Zobaczcie, mam taki fajną taką maść razem z dozownikiem. Nie trzeba żadnego pędzelka, obkręcamy. Jest w kolorze białym, więc fajnie też odbija promieniowanie słoneczne. O, w ten sposób, tutaj troszkę już mi mało zostało i o, jak pastę do zębów po prostu wyciskamy. I zasmarowujemy, o, w ten sposób. I tak robimy z wszystkimi ranami, z grubszymi w szczególności, o, w ten sposób. Pokaż tutaj obliska, jak to wygląda. Zasmarowane, tak, tutaj, o, można jeszcze z góry troszkę poprawić. O, i to już jest zabezpieczona rana właściwie po cięciu, po grubszych cięciach. Także, moi mili, zadawajcie pytania, komentujcie, subskrybujcie. Kolejne filmiki jak najbardziej będą się pojawiać. Planuję też ciąć morele, ale to jeszcze myślę w przyszłym tygodniu. Pamiętajcie, żeby pogoda była w miarę sucha. Najlepiej jak jest słoneczna. Dzisiaj co prawda słońca nie ma, ale nie pada deszcz, więc korzystam z czasu. I takie cięcie tutaj, zobaczcie efekty, może tam trochę takie z dalszej perspektywy nagra, jak to wygląda. A troszkę jak pobojewisko, moi drodzy, ale zaraz to się ładnie uprzątnie. No i cóż, pozdrawiam Was i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie.